Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym wziąć w pana banku kredyt. Doskonały pomysł. Słucham. Wie pan, o co chodzi, bo ja mieszkam w takim parterowym domku, tak? I chciałbym sobie dostawić piętro. No pewnie. I na to piętro wziąć kredyt 50 tysięcy. A nie ma problemu, proszę siadać. Nasz bank ma wiele korzystnych ofert, tak, na kredyty, z tym, że jedna jest wyjątkowa, najkorzystniejsza. No. Jest to tak zwany kredyt zerowy. To znaczy po prostu kredyt zerowy. Dlaczego pan powiedział tak zwany? A nic takiego nie powiedziałem. Powiedział pan. Nie. Dobrze. Powiedziałem tak zwany, bo tak się zwie. Ale jest naprawdę najkorzystniejszy. Proszę mi ufać. Aha. Skoro najkorzystniejszy, zerowy, tak? Kredyt? Tak. No dobrze. No to wezmę 50 tysięcy. Bardzo proszę. Cześć, wie pan co? Przeliczę sobie jeszcze raz wszystko, żeby dwa razy potem nie chodzić. Dobry pomysł. Proszę dokładnie przeliczyć. Ma pan może długopis? Oczywiście. Można pożyczyć? A na jakich zasadach? No, na takich zasadach, że go pożyczę i zaraz oddam. Pożyczę go panu na zasadach tak zwanej pożyczki zerowej. Może być? Zerowy? Tak, bardzo. Tak, pewnie. Szybciutko wszystko przeliczę. Tutaj okno, tak? To jest tak. Ścianę. Dach tutaj sobie... Tak, tak. 50 tysięcy. 51. Oddaję długopis. Dobrze. A gdzie reszta? Jaka reszta? No, drugi długopis. A ja pożyczałem jeden. No, ale zasady pożyczki zerowej są takie, że pan mnie oddaje dwa długopisy. Aha. No. I to jest ten niby najkorzystniejszy dla mnie kredyt? No, najkorzystniejszy. A czy ja powiedziałem dla kogo? Czyli to jest kredyt zerowy, bo się goli frajerów do zera, tak? No, wie pan. Pan to powiedział. Proszę o drugi długopis. Proszę, ale ja nie mam długopisu, ani... Mogę dać panu w zamian dwa ołówki. Takie niezużyte? Nie, nowiuszki od córki dostałem. Dobrze. Niech będą dwa ołówki, może być. Czyli umowa stoi, tak? Kredyt na piętro na 50 tysięcy. Nie. Jak to nie? Rozmyśliłem się. Ja. Dlaczego? Bo czuję, że jak wezmę od pana kredyt na piętro, to będę musiał go spłacić parterem.